Siemanko, z tej strony Bartek i witam was w kolejnym odcinku z serii, w której budujemy serwer Minecraft na wanilii. Tego zapewne jeszcze nie widzieliście, bo to chyba jeszcze tego, chyba jeszcze nie było. Tutaj jest skrzynka czajnika, bo mu tu wypadła. Tutaj to zaraz, tutaj ogólnie się nie wchodzi, bo ci, którzy nie mają łopa, nie mogą tego otworzyć. Do płytki przejdziemy za chwilę. A tutaj przeniosłem sobie command bloki moje, które tam były na chwilę na spawnie, bo przeniosłem, bo tak. Co mam zrobić? Zrobić jaila za kile? Nie będę tego robił. Znaczy było coś takiego, że jak ktoś kogoś zabije, to to trafia do jaila, ale ja to wyłączyłem po prostu. Rozwaliłem ten mechanizm, bo jednak trochę uciążliwy był. Chociaż jeśli zrobimy... Wróć. Mogę zrobić coś takiego, że jeśli ktoś ma zbyt dużo killi, po prostu graczy, zbyt wielu graczy zabije, na przykład, nie wiem, nie wiem naprawdę ile, na przykład z 10 razy kogoś zabije w bardzo krótkim czasie i na przykład, że to jakiś czas się odejmuje, to ta liczba, taki zegarek command blokowy, ogólnie da się to zrobić, umiem to zrobić, ale... Nie wiem, jeśli chcielibyście coś takiego zobaczyć, to mogę spróbować się z tym pomęczyć. Napiszcie w komentarzu, że chcecie to zobaczyć, tak? Tu jest nasz jail oczywiście. I chyba jeszcze tego nie było, że jak podejdziemy tutaj, to trafiamy do więzienia. Jeszcze tego nie było, prawda? Prawda. Scoreboard, players, set... backpack. Backpacki zaraz wam pokażę. Plecaki, backpacki, kurde. Ach, backpacki, jasne. Plecaki. To też wam zaraz pokażę, ale właśnie backpacki wam pokażę i teleporty. I to chyba tyle w tym odcinku będzie. Tutaj już pokazane. Tu miał być domek dla VIP-ów, ale to śmieszna sprawa. Najpierw pokażę wam plecaki. Zrobiłem na razie coś takiego, że jak ma się skrzynkę w pod dziewiątką i nakieruje, to patrzcie, teleportuje się do nas nasz plecak i tu możemy włożyć coś do niego, na przykład to. Teraz odchodzimy, pyk, na co innego i on się teleportuje gdzie indziej. Teraz możemy zrobić taką rzecz i zabrać od niego wszystko. Gdybyśmy przez przypadek siadli i puścili, to nas teleportuje bez konia na spawna. A gdybyśmy przez przypadek, bo to jest pod ziemią schowane. Ogólnie mam zamiar zrobić to, żeby to nie było na skrzynkę, tylko na skórzaną zbroję, bo to jest taki trochę plecaczek, nie? Że jak się trzyma leather chestplate, to żeby się teleportowało. Tak. Tak więc teraz scoreboard, player set, backpack 0. Czemu? Bo tak. Bo potrzebuję. Tutaj jest chest, tak? A tu powinno być leather chest plate. Jest, dobrze napisałem. Tu też zrobię leather chest plate. Leather chest plate. Tak, dobrze napisałem. Dobrze. Ogólnie tak. Tutaj jest mój konik. Backpack 1. A tu jest konik Czajczaja. To jest backpack 2. Backpack. Nieważne, mówię backpack i koniec. Być może to jakoś ładnie tam u nich w środku obuduje, że jak się tepnie przez przypadek, to nie będzie oglądał tego obrzydliwego, brzydkiego czegoś. Może najpierw zacznę od tego. Box. Tu jest box po prostu z końmi. Każdy musi mieć inaczej inną nazwę. Mój ma backpack 1, a Czajczaja ma backpack 2. Nie wiem, mówi się backpack czy backpack. Chyba backpack. Nieważne, będę mówił plecak może. I tak, tutaj jest efekt. Efekt. Tu jest bodajże resistance. Tak, resistance, bo tu widzę nawet. Razy 100 na 100 sekund. Czy tam tików, nie wiem,
a tutaj jest slowness takie, żeby się nie mógł ruszyć 100 na 100 sekund. I też true, tutaj jest true i tu jest true, żeby one po prostu się nie było widać tych bąbelków. Tu jest to samo, tylko że z jego plecakiem. Tutaj jest komparator w dwóch hopperach i to jakoś tak działa sobie. Nie chciałem, żeby to był super szybki zegarek, bo trochę by mógł lagować za bardzo, a to działa praktycznie na całym świecie. I gdziekolwiek by się poszło i nic się z tym praktycznie nie dzieje takiego złego. Tutaj położyłem też glowstone, żeby tu światło się update'owało, znaczy nie update'owało właśnie, bo gdyby tu było ciemno i tylko zaświecało się co jakiś czas, to by po prostu lagowało, tak. Tak więc, gdy to już zadziała, tutaj jest komparator, który sprawdza, czy to, co jest tutaj, jest prawdą. Czyli, że trzymam w 9 slocie wybór slotu. Tutaj jest 8, ale to jest w tych tutaj jest od 0 do 8 tak naprawdę, a nie 1 do 9, a podpisany jest pod klawiszami 1 do 9, dlatego tak trochę dziwnie, ale to dobrze jest tak podpisane. I tutaj mamy repeater, który przedłuża to, żeby ten sygnał z komparatora nie był na 1 redstone, tylko na więcej. I tutaj jest negacja, która gdy już nie trzymamy tego w ręce, przysyła z powrotem konia tutaj, a tutaj, gdy trzymamy to w ręce, przysyła go do nas, tak. Tak to działo, tak samo z tutaj Chai-Chai'a plecakiem, tyle, że po prostu jest tu jego nazwa, konia jego i... no wiecie. Tutaj jest hopper w hopperze, magia minecraftowa, oczywiście. Komparator, command block, piękny. Aha, tutaj testuję, czy ja mam w score backpack minimum 1 i równa się 1. Dzięki temu komparator się aktywuje, tutaj przedłuża to. Tutaj jest zegarek, gdy mam właśnie w tym scoreboardzie 1, to ten zegarek super szybki się włącza i każdego, dosłownie każdego, kto znajduje się tutaj w tej odległości 15 klocków stąd, czyli na tych koniach, teleportuje z powrotem na spawna, gdyby ktoś tutaj się przez przypadek znalazł, tak, w taki właśnie sposób, jak tutaj wam teraz pokażę, patrzcie. No i tak to właśnie działa. Teraz siądę na niego i na przykład puszczam. Teleportuje mnie tutaj i nie tepło mnie na spawna. Dlaczego? Bo muszę włączyć scoreboard dla mnie backpack 1. I teraz już mnie teleportowało pięknie na spawna. Tak więc tak działają plecaki. Sorry, jebłem sobie. Dobra, gdyby ktoś jeszcze oprócz mnie albo Chai-Chai'a miał tego używać, to niestety musiałbym dla każdego zrobić oddzielnego takiego konia. Więc to nie jest zbyt proste do zrobienia, bo trochę się z tym trzeba bawić, jakieś 5 minut zabawy z tym jest. Tak, tutaj jest item shop, niedługo, ale to nie jest item shop już teraz, tylko... Teleporty, no tak, teleporty, dobrze napisałem, już myślałem, że źle. Dobra. Tak więc, komnata teleportów, nie patrzcie teraz. I wiecie co, wyłączę scoreboard. Set display, sidebar. Sidebar po prostu. Wyczyściłem, żeby tutaj się to nie wyświetlało już. To jest komnata teleportów, tak. Tak, zapewne was dziwi, co to jest, ale... W sumie to komnata teleportów, to nie musi was dziwić, co to jest. Tutaj jest pięknie oczywiście wszystko zrobione z błękitnego szkła. A tam jest glowstone pod spodem, żeby to się ładnie tak świeciło. Gdy jest centralnie 6000 time, południe, to jest dokładnie nad tym. Tak, księżyc też może być dokładnie nad tym, gdy ustawimy dokładnie time
518 tysięcy. Tada, księżyc jest nad tym, pięknie. Time set 6 tysięcy. Dobra, tak na razie sobie zostawiam. Tutaj jest diamond block, o którego nie muszę się martwić, bo nikt go i tak nie zniszczy. Trochę z tym tutaj pomieszczeniem miałem zabawy. Pewnie myślicie, ło, kopałeś to wszystko ręką. Nie, mam komendy do tego, takie jak Phil. Wypełniałem to powietrzem. No chociaż pewnie sporo osób może też tak pomyślało, bo już kilka rzeczy tak robiłem. Oczywiście ściany tutaj, o te sobie podmieniałem, no to już samemu. I tutaj tylko podłogi ogólnie, odtąd dotąd, te cztery kwadraciki zrobiłem sobie tym kwarcem. O tym tutaj. O, no. To jest ogólnie wełna, nie dywanik, jakby ktoś chciał wiedzieć. W sumie to nawet widać. I tutaj będą teleporty. Tutaj są te takie cztery najważniejsze, będą dopiero w sumie. I tutaj będzie sklep. Tu będzie płytka naciskowa, którą po prostu naciskamy i derp. A jeśli jestem graczem, staję na płytkę i teleportuje mnie to do tego. Na przykład mobów nie będzie teleportowało. Tak, tak. Pyk. Wow. A, tutaj był, tutaj jest gdzieś spawner chyba. Czy tam tu, czy tu, albo tu. Nie wiem, nieważne. Tak czy inaczej, tutaj będzie jeszcze to wyłożone jakoś ładnie kwarcem. Mam nadzieję, że postaram się to jakoś zrobić do następnego odcinka. Tak, mogę wam pokazać jeszcze command blocka tutaj. No, pyk, pyk, pyk. I tu jest command block, który teleportuje każdego gracza, który tutaj jest na tej płytce. Tu jest klocek i jeszcze trochę nad command blockiem, to znaczy tu gdzie jest płytka. Każdego, kto tu stoi, gdy jest aktywowany, teleportuje tam, gdzie właśnie mnie teleportowało. To jest bardzo proste, bardzo proście zrobione. Prosto zrobione, bardzo łatwo. Ten dom prawdopodobnie będzie zburzony, chociaż jeszcze możliwe, że znajdę dla niego jakieś zastosowanie. Tam, takie na przykład jak nie ma zastosowania dla tego domu, tak więc zburzę go. Chyba, że będzie... O, mam pomysł. Ej, można zrobić coś takiego, że... O, już tutaj mam całkiem niezły pomysł, ale wtedy musiałbym trochę pozmienić kilka rzeczy na serwerze, chociaż nie byłoby to zbyt trudne w sumie, to takie proste. Tak. Mógłbym zrobić coś takiego, taką wielką salę, w której każdy by dostawał swój numerek, na przykład w scoreboardzie. I później, gdy na przykład trzyma się jakiś item jakoś nazwany w swoim slocie, każdy już by to mógł zrobić na przykład, bo każdy miałby jakiś numerek przypisany, wiecie, nie? Mógłby, jeśli by miał na przykład na koncie, które na przykład by się tu wyświetlało, albo gdzieś po boku, albo ogólnie nad głową, albo coś tam. Wyświetlałby mi się hajs, miałby odpowiednią ilość hajsu i złapałby sobie w łapkę dany item, to na przykład ten dom zostałby skopiowany tam, gdzie on stoi, obok niego znaczy się, i mógłby sobie w nim mieszkać po prostu. Kupiłby sobie dom, postawił go za jakąś tam ilość hajsu, a tutaj i jakoś by to działało, chociaż nie za bardzo mi się to chce robić, bo sporo z tym jednak roboty. Z tym przydzielaniem numerków mógłbym z tego zrobić w sumie, ale coś, ale... zajęłoby to sporo, sporo, naprawdę sporo. Tak więc na razie się nie podejmuję tego wyzwania, zadania, bo... Chociaż... Ej, ile tu osób będzie grało? Przecież tu nie będzie prawie nikt grał. Mógłbym zrobić taki mały system, żeby wam tylko pokazać, o co chodzi, ale... Na razie nie. Sorry, ale na razie nie. Dobra, jeszcze wam coś chciałem pokazać, tylko już zapomniałem co. Tutaj jest food, a tutaj jest trucizna. Chyba. A może nie? Sprawdźmy coś fajnego. 1, 6, 4, 1, 9, 1, 6, 4, 8. Co? 1, 6, 4, 1, 9, 1, 6, 4, 1, 9. 1, 6, 4, 1, 9. Ta-da-da-dam. Sprawdźmy. Czemu aż tak? Ha? Gamy mode 0. Ej. Ej, to nie działa rzucane.
Nie daje mi Saturation 3. Tylko Pite to coś daje. No i słabo. Gamę mody 1. Okej. Okay. Wrzucamy to tutaj. I teraz muszę wziąć. Ogólnie to zrobiłem, bo Chainik wchodził na serwer i wiecie. Weather clear, okej, okay, jest pięknie, pięknie. Znakomicie nawet, ojejku. I tak. Zaciąłem się. Jak to wypije? No, pięknie działa. Świetnie. Bardzo możliwe, że item shop będzie zrobiony po prostu na wieśniakach tam. Gdzieś pod ziemią, nie tam. Tylko prawdopodobnie gdzieś tu pod ziemią. Po prostu. A tutaj jest skrzynka czajnika, bo mu wypadła. Teraz już mu się nie przyda, więc dam mu chestplate'a. O, dobra. Dzięki za oglądanie, jeśli się spodobało, to dajcie łapkę w górę. A jeśli macie jakieś pomysły, co mógłbym zrobić na serwerze i ja musiałbym trochę pomyśleć rzeczywiście nad tym, no ale... ale... czego się nie robi dla widzów, hehe. Nie no, dobra. Tak więc, jeśli się podobało, to serio łapka w górę. Dzięki za obejrzenie tego, jeśli się podobało, to jeszcze raz łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie mój kanał. I jeśli macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach, prawdopodobnie tam jest to na dole. Tak więc dzięki za oglądanie i cześć, papa, nara.